Ślizguje się przez niedomknięte drzwi. Rozgląda się uważnie, szukając konkretnej osoby. Wyczuwa zapach strachu lepiej niż jakiekolwiek inne zwierzę. O ile zwierzęcie można w ogóle nazwać tę istotę. Jest przebiegła, żądna zemsty. Nie ponosi żadnych konsekwencji tego, co robi. Jednak wszystko to odbija się na nas, zwykłych ludziach, a najbardziej na tych delikatnych i czystych. Wślizguje się przez niedomknięte okno. Na pewno czujesz już na sobie ten wzrok, chociaż twoje oczy nie są w stanie jej zobaczyć. Przechadza się po pokoju, łapiąc w pazury ostatnie szczątki odbitego światła. Dlatego w pewnym momencie wydaje się, że otoczenie wypełnia mrok, że jakoś tak nagle zrobiło się ciemniej. Pojawiają się pierwsze fizyczne oznaki jej obecności. Zazwyczaj nie zwraca się na nie uwagi. Chłodny dreszcz na plecach, ciche stuknięcie w szafie, czy uczucie, które moja babcia z pewnością opisałaby właśnie tak. Przeszedł obok anioł, ale ta istota z pewnością nie jest aniołem. Nie jest też diabłem ani niczym, co tak dobrze znamy. Pragnęłaby mieć władzę absolutną, możliwość odpłacenia wszystkim tym, którzy ją skrzywdzili. Czy wiedzieliście o tym, że czasami dusza pęka w strasznych męczarniach? Rozpada się na setki kawałków. Jeden z nich wraca do miejsca narodzin. Drugi wędruje do naszego ukochanego domu. Trzeci do osoby, która była nam naprawdę bliska. Każdy kawałek ma swój cel. Może nim być wsparcie rodziny, zostawienie po sobie duchowej pamiątki, a nawet wysłanie ostrzeżenia, by następnie komuś pomóc. Są jednak i takie kawałki duszy, które rozrywając się, wydają ze swojego wnętrza okropny ryk. Ten wrzask nie może zapowiadać niczego dobrego, a raczej mrok i zło czające się w każdym człowieku. Odrywa się kawałek smutku. Przeznaczone jest osobie, która najbardziej nas zawiodła. I kawałek złości, zazdrości czy odrazy. Wszystkie one im bliżej są swojego celu, tym bardziej przypominają coś ludzkiego, kształtnego i rozpoznawalnego. Istotę na dwóch nogach, z dwoma rękami i głową. Niektóre posiadają nawet włosy i ubrania. Kawałków tych jest tak wiele, że nie da się ich policzyć, a każda dusza rozrywa się na różną ilość części. Spaceruje po pokoju, coraz bardziej się zbliżając. Przygryza suchą wargę żółtymi zębami i mruczy cicho swoją kołysankę. Czy rozpoznasz w niej melodię z dzieciństwa? Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Fizyczne oznaki jej obecności są coraz mocniej odczuwane. Dziwne wrażenie, że ktoś na nas patrzy. Niepokojące szelesty i odgłosy dochodzące z przypadkowych miejsc. Wreszcie może się wydawać, że coś delikatnie muśnie ramię. Dotyk jest lekki i szybki, właściwie niewyczuwalny, a jednak odciska się na skórze jak atrament i przez dłuższą chwilę nie da się o nim zapomnieć. Myślisz, że ta istota stoi właśnie za tobą? Kiedy dusza pękła już na setki kawałeczków, te pozytywne odleciały, negatywne również wędrują w wyznaczonym kierunku. Odrywają się kolejne i kolejne, coraz mroczniejsze, coraz bardziej wypełnione gniewem, smutkiem, wszystkim tym, co głęboko skrywano we wnętrzu. A im bardziej dusza się rozrywa, tym większe kawałki się odrywają. I tym więcej emocji mogą przenosić. Aż czasami, nie zawsze się to zdarza, ale czasami ostatni kawałek obranej z uczuć duszy sam unosi się w powietrze i wędruje daleko nad wszystkimi innymi kawałkami, jakby kontrolował, czy każdy z nich dotarł do celu. I w końcu wraca w to samo miejsce, gdzie dusza opuściła ciało.
w miejsce, w którym ostatni oddech odpowiedział śmierci na wezwanie. Tam czeka, aż któregoś dnia pojawi się ktoś tak delikatny i czysty, bezbronny. Wchodzi wtedy w jego duszę, łączy się z nią na zawsze i powoduje taki chaos w życiu tego biednego człowieka, że ciężko go sobie wyobrazić. Jawa miesza się ze snem, teraźniejszość z przeszłością, ból z rozkoszą, a smutek i obojętność ze szczęściem. Tego chaosu nie da się pojąć, jeśli nigdy jeszcze się go nie doświadczyło. Dni zlewają się ze sobą, ciało buntuje się na każde, nawet najprostsze polecenie. Życie staje się cieniem ukrytego w środku cierpienia. Istota zaszyta w delikatnej duszy czeka cierpliwie, aż i ta powoli zacznie się rozpadać, rozdzierać na setki kawałeczków, by znów przejąć władzę nad wszystkim i wprowadzić swoją sprawiedliwość, wędrować nad pozostałymi kawałkami, wrócić na miejsce ostatniego oddechu i wypatrywać kolejnej, może jeszcze bardziej delikatnej niż poprzednia.